Tusk ostro o słowach Kaczyńskiego. Napisał o Putinie. Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po kraju w ramach kampanii do Europarlamentu i wygłasza kolejne przemówienia. Teraz prezes PiS mówi o opcji europejskiej, sugerując, że ten twór ma zagrażać Polsce. Kaczyński stwierdził, że opcja ta chce zrobić z ludzi zwierzęta. Tę wypowiedź skomentował ostro Donald Tusk. Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Kaczyński wygłaszał liczne stwierdzenia, które wywoływały oburzenie. Głosił je na spotkaniach w różnych miejscach kraju. Wtedy prezes PiS przekonywał m.in., że Polki nie chcą rodzić dzieci, bo piją alkohol, czy też drwił z osób LGBT, mówiąc: ja bym to badał. Teraz po raz kolejny atakuje Europę Zachodnią. Kaczyński: opcja europejska jest właśnie taka, chcą z ludzi zrobić zwierzęta. Kaczyński gościł w czwartek 16 maja w Dąbrowie Białostockiej. Stwierdził, że Polsce mamy do czynienia z wojną religijną, która została rozpoczęta przez Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, redaktor. Właśnie nakazał wyeliminować wszelkiego rodzaju symbole religijne, wiadomo, że chodzi o religię katolicką, mówił prezes PiS. I to będzie nam towarzyszyć, póki oni będą rządzić, bo ta opcja europejska jest właśnie taka: zniszczyć religię, zniszczyć to, w co ludzie wierzą, że są czymś więcej niż tylko homo sapiens, że są ludźmi, którzy mają duszę, że są ludźmi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mówił Kaczyński. Chcą to zniszczyć, chcą z ludzi zrobić zwierzęta, my się tu w Polsce na to nie godzimy, stwierdził. Prezes PiS nawiązywał do doniesień Gazety Wyborczej, która podała, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał rozporządzenie, w którym ustalono, że w Urzędzie Miejskim nie będą eksponowane symbole religijne. Tusk o słowach prezesa PiS: Putin? Nie, to Jarosław Kaczyński. Przemówienie Kaczyńskiego skomentował w serwisie społecznościowym X premier Donald Tusk. Opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta. Wolność na Zachodzie się cofa. Putin? Nie, to Jarosław Kaczyński wczoraj do swoich wyborców na Podlasiu, napisał szef rządu.